Jak latać nie umiem. Co ty? Chłopie, ja pilotem nie będę, a on jak w wysokości. Jak ja bym mi drapnął Australium Minigun, to mój ulubiony. Słuchaj, żebym ci po prostu drapnął Australium, to już by ci wystarczyło. Czekajcie, wy dostaliście Australium? Widzisz? Nawet dwa. Taka sama była moja reakcja. No, ja nawet nie liczę, ile jestem na plus z MVM, bo... Na plus? No, na plus. Powiem ci, po 200 turze przestałem liczyć. Wasze zdrowie, panowie. A co tam masz? Dragsterka. Myślałem, że... To dzisiaj nie, powiem tak. Miałem chęć dzisiaj się napić, bo dzisiaj dostałem wyniki mojego egzaminu. Jakiego egzaminu? Bo ja jestem po technikum gastronomicznym, co nie? Aha. Ale zrobiłem sobie drugi zawód i teraz jestem nie tylko kucharzem, ale też górnikiem. Kwalifikowany. Niezły rozstrzał, powiem ci. Jak ja żył ten ze starego obozu. Słuchaj, idziesz do kopalni, kurde. I takie, no co robisz w wolnym czasie? A wiesz, ciasta. Cukiernikiem jestem. Do tego jeszcze kucharz, pełną ręką. Nie, bo chodzi o to, że no myślałem, że to będzie spoko, ale zrozumiałem, że to nie sprawi, znaczy sprawi mi gotowanie, ale dla rodziny, przyjaciela, dla obcych to by po prostu szlak jest. To jemu przyjemność, idzie z chlebem do kopalni, jego przyjemność. No, nie, byłem na kopalni na praktykach i pewnie nie jest tam aż tak źle, tylko trzeba uważać i trzeba umieć rozmawiać. Ja byłem w kopalni uranu. No proszę. Bądź ci wesoło. Tylko, że one chyba głównie puste są. Właśnie powiem ci, w tej jeszcze był uran, a w takich ilościach, że jedyne co trzeba po takim wyjściu z takiej kopalni, to wziąć prysznic. Ej, jak ten, to... Gdzie są inne zombiaki? Zombiaki? Jakie zombiaki? No. Incoming. Nie ma porta się zbliża. Nie tak ga. Scenariusze mi się chyba pomyliły. To jest ta nowa kampania Defordedo? Kurde, dobra. On to na ten czołgu stoi. Kanabiego się bawi. Jak stoi. Jestem nad czołgiem, widzisz. Nad człowiek. Zaraz cię tam zmiażdżę, stary. O, mówię. Zabał. Widziałeś to? Nie, ale ten dźwięk mnie rozwalił. Słuchaj, wychodzisz za rok. Zakrztusiłem się. Nie mogę. Wychodzisz za rogu. Cieszę co widzisz to sentry basty. Widok. Chyba nie, to jest tak jak idziesz na basen i pierwsze co widzisz, jak otwierasz drzwi od szatni, tych natrysków, pierwsze co widzisz jakiegoś gołego starego dziada. Albo Niemkę jeszcze jakąś. Oj, to nie, właśnie nie wiadomo co gorsza. Nie wiem, czy jakie ty szatnie będziesz i prysznica. Kot, gdybyś mógł mi nie wchodzić taką naturę, byłoby naprawdę super. Jeszcze, że tak. No już się... Gorzej, jakby to był młodszy brat. Mi się aż przypomina, jak teraz właśnie nosiłem karton gipsy na budowie w szkole. Bo my dyrektor zatrudnił, ogarniacie? Nosiłem karton gipsy na budowie w szkole. No, to jest piękne. Dawno nie słyszałem takiego początku historii, no ale... No, słuchaj, był tam taki majster, nazywał się Andrzej, ale kazał to się mówić Andrew. Chyba z Anglii mu zostało. I generalnie... Nosimy te karton gipsem takie, no wiecie no, ja będę uradę sam, no, ale przepuklina. I on takie, no wiecie no, potrzebuję was. Daj któryś z zęgów centry tutaj, proszę. Gdzie? Tu? No tutaj. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Mówiąc tą historię, nosimy te karton gipsy z kolegą. Jesteśmy gdzieś na drugim piętrze i mamy problem, bo tam akurat korytarz się zwęża. A musieliśmy iść na czwarte. I przychodzi ten Andrew i takie... No co, wy nie przejdziecie? No nie mieści się, musimy to wykręcić. Takie, zostaw mi to. On to bierze, łapie, to ciągnie. I tam na suficie do tej pory jest taka biała krecha wzdłuż. No Andrew to jest spec, co mogę powiedzieć. Majster.
Majster, jakich mało. Majster. Dobra, jestem już. Nie lękaj się. Masz spaję na plecach. A nie, dobra, to nie spaję. O, to nasz człowiek. Przepraszam. Źle cię oceniłem. Widzisz, Związek Radziecki nie oceniał. Każdy był równy. Każdy do gułagu. Tak samo do gułagu. Wiesz, jedyne co ich różniło to odstęp czasowy. Jak na dywaniku dyrektora. O, dzieci! Ja zawsze miałem zachowanie, proszę na mnie nie patrzeć. Właśnie, przypomniał mi się właśnie jak dzisiaj ten... Kopa dyrektora! Jak tam właśnie dzisiaj byliśmy w tej szkole, tak przeszedł dyrektor, takie, no chłopaki, robicie to i to. Po czym takie, ja uciekam do domu. I, słuchaj, przechodzisz koło sekretariatu i pierwsze co widzisz, dyrektor zdejmujący koszulkę i wyjmujący ten, jak to się nazywa, ten co się kawę parzy. A, no nie, właśnie. Myślałem, że... Jak się to nazywa? Zapomniałem. Nie wiem. Jak? Co powiedział? O kurde, no to nie żyje sobie. Żyj. Ratujcie mnie! Umieranie jest gajowe, pamiętaj. Dobra motywacja, dzięki stary. Może się tak wyraża. Mogę widzieć ten Spyro? Nie wiem, nie patrzę na Spyro. Pójdź mu w oko. Tak jakby trochę. O kurde! Pójdź mu w oko, ale to czekoladowe. Nie. Hałabę utnął. W sumie najgorzej właśnie, bo jak twarza się nie spodziewasz. Musisz zawsze być gotowy na taką bagietkę, nie? Bagietka śmierci. Bagietka czosnkowa? No. Keller chciał mnie zabić. Nie. A spojrzałem śmierci prosto w oczy. Tak, chyba w czekoladzie. Bagietka? I patrz, wypadło mu. Jeszcze była ta właśnie sytuacja, co jedziemy dalej innym autobusem, już innym NL. Wielki kurde ich biznes. Czytaj, słuchaj, jedź, wow. Słuchaj Andrzej, jedziemy na pętlę. I tam kupujemy bilety, bo taniej. Po czym taki mówi, ty, a jak nas kanary złapią, to co robimy? No ja pojadę rowerem. Jakby dostał mandat, to by i tak nie miał z czego zapłacić, więc to w sumie jest whatever. Słuchaj, pendek, który wsiada do autobusu z rowerem. Aha, dobra. Składa jakiś ze świetnika rozwalony. Po czym takie, no a co ze mną? No a co ze mną? A ty pójdziesz na pieszo. Okej. Na ramę mógł go wziąć. Menel jada, no. O, przepraszam. To przepraszam. Brzegowało mnie, przepraszam. Co się stało się? Zabił Kimo. A mnie to tam. Widzisz, to nie przypadek, ja że też... to nie przypadek, że Kimo grał heavy, czyli mainem Bena. Mnie najbardziej irytują ci, co stoją pod, na przykład, nie wiem, na dworcu, albo coś i po prostu tak żebrzą, nie wiem, podbijają do ciebie, kierowniku, weź mi kup coś tam, żarcie jakieś, co nie? To słuchaj, to ja miałem coś. Taką sytuację, że stoi taki, no Sztajmus, nie? I odnosi... Co? No Sztajmer. Co to jest za słowo? Co to za jakaś gwara? Nie, serio, nie wiem co to znaczy. Menel, tylko że taki właśnie ubrudzony, ale nie jest... Wyższy poziom. Ale nie śmierdzący, tylko właśnie taki po prostu brudny. Wysoki level ma. Level Menel. Ale ma dom, słuchaj. Okej. Nie prestiżowy. Głównie działka. Okej, rozumiem, no. I ten Menel odnosił te wszystkie wózki. Ale brał potem za to te pieniądze, które tam były w środku. No wiadomo. I on tak podchodzi, takie... Wiesz, ja już mówię, że zaraz mu ten wózek oddam, nie, że sobie odniósł. I on takie... A ile tam w środku jest? O kurde. Kurde, widać, że nie da się tak łatwo zrobić. Powiem tak, no czas to pieniądz. Ja mówię, no złotówka jest, ale spokojnie, zaraz zapakuję i panu oddam. A tam Rexy z jakąś wkładkę taką po prostu kartonową dał do środka. Nie, i słuchaj. I on takie, a to mi się nie chce. Gdyby były 2 złote, to bym się skusił. No kurde, mówię, nawet Menele mają teraz swój kodeks jakiś. Kodeks honorowy Menela. Ja właśnie chciałem to powiedzieć.
standardowo. As always. A co ty pod paski reklamujesz? Się drugi dzisiaj... Ja w sumie mógłbym zareklamować. Tak off topic, mógłbym. Powiem tak. Mógłbym wystąpić w telewizji w reklamie pod pasek. Nie wiem, co miałbym robić, ale mógłbym. To widzisz, to dzisiaj do mnie tak... żeby dobrze zapłacili. Dzisiaj do mnie tak koleżanka pisze, ej, w żabce są podpaski? Nie, powiedz, wszyscy się słuchamy tutaj. Nie, chyba pies nie wyszedł z tego cało. Nie wiem, tego psa nie widziałem. Uff. Powiem tyle, laska nie jest... widziałeś go już nigdy po tym spotkaniu, czy jakby tak ogólnie nie widziałeś tego psa? Nie widziałem go od momentu, kiedy się o tym dowiedziałem. Ale to brzmi tak mrocznie, kurwa. O, czapeczka. Ładnie. Pieniądze. O proszę. Patrzcie, jaki bogol najwyższy dostał. Fajny skrzynek dostał, no. O, da. Ale na szczęście nic dobrego. Zazdrości, kurde. To dopiero początek.